Zdrowia. Obłęd lewactwa amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dosyć dawno nie było już takiego wstępu, obłęd lewactwa amerykańskiego, no ale zawsze jest w tytule obłęd lewactwa amerykańskiego. Dzisiaj właśnie we wtorek było spotkanie wszystkich tych kandydatów, czy chętnych do startowania na funkcję prezydenta w 2020 roku Partii Demokratycznej. No oczywiście ci, co prowadzili, zawsze podchodzą z pytaniami bardzo, bardzo delikatnie do tych kandydatów. No i kandydaci w zasadzie to się przelicytowywali, bo można powiedzieć, ten prowadzący się pyta, ile rozdamy w kiełbasie wyborczej. No i ci mówią 100 trylionów. Milion milionów, gazylion, i każdy się przebijał. Gazyliony, miliony, tryliony, biliony. Wszyscy mówili, co będzie za darmochę. No jedni mówili, że będzie mniej, drudzy więcej, ale tej kiełbasy to rzucali szynką, kiełbasą, ziemniakami, mieszkaniami, szkołami, wszystkim, co się dało, ubezpieczeniem społecznym, mniejszymi podatkami dla tych, co mało zarabiają, w ogóle podatkami dla tych, co nie zarabiają, dawaniem ciężkich pieniędzy tym, którym się pracować nie chce, i tak dalej, i tak dalej. No i dlaczego jest jakiś taki szał lewacki? No szał lewacki, dlaczego? Pytanie można powiedzieć, dlaczego Partia Demokratyczna, która w zasadzie była no lewicowa, teraz się zrobiła kompletnie jakaś lewacka, jakaś liberalno-lewacka, szalona, no i tą rozrzuca tą kiełbasę polityczną do wyborów. Jaki jest powód tego? Jaki to jest powód? Demograficzny, historyczny, ekonomiczny, technologiczny? Co to się dzieje? Co to się dzieje, że w ten sposób się stało? No bo tak popatrzycie, no to założenia są jak zwykle lewicowe. 70%, 80% podatków największych. No w Szwecji tam lata temu to było chyba 101%. Roczny dochód, podatek od dochodu, roczny. Pomimo, że są podatki od bieżące, to jeszcze roczny od kasy, która gdzieś tam leży. W zasadzie znacjonalizowanie czy uspołecznienie wyższych uczelni. No jest to dosyć ostra sprawa. Eliminacja patroli granicznych, czyli Służba Ochrony Granicznej znika. Likwidacja policji i tego ICE, czyli cały tego emigracyjnego systemu. Reparacje dla niewolników. Znaczy dla niewolników, no reparacje dla potomków niewolników w Ameryce. Powrót do tego, żeby wozić znowu dzieci z miasta na przedmieścia w ramach wyrównania, powiedzmy, szans szkolnych. Nieprawdopodobne podejście do tego, jak wydać tryliony dolarów na walkę z globalnym ociepleniem. Jak zatrudniać ludzi w urzędach, jak rozbijać budżetówkę i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie też szaleństwo nastąpiło w ich, no bo zmieniają nazwy budynków, które były nazywane nazwiskami prezydentów. Zaczynają krzyczeć, że powiedzmy ta oryginalna, ta flaga, no ta flaga z tyłu, no to jest aktualna, to ma prawidłową ilość gwiazdek dla Stanów na dzień dzisiejszy. Na tam z tyłu te białe i czerwone, no to jest 13 oryginalnych kolonii. Także to jest 13 pasków, no i 50 gwiazdek. No ale Betsy Ross, no to ta, która pierwszą flagę zrobiła z takimi
z okrągłymi zamiast te gwiazdki były w ten sposób, to w ten sposób, tłumaczą, że to jest w zasadzie flaga, no to był 1776 rok, niepodległość, no to tłumaczą, że to jest flaga wstydu i niewolnictwa do tego stopnia. Lewactwo ściga rurki do picia z plastiku. Lewactwo w zasadzie no zwariowało z transwestytami, którzy zwyciężają w zawodach z kobietami. Teraz ostatnio w Somalii kobieta z jajami pobiła rekordy świata w podnoszeniu ciężarów. No, kobieta, której jeszcze nie amputowano ptaszka. Także lewactwo po prostu szaleje. No i to jest psychologiczny obłęd, to jest jakieś psychologiczne szaleństwo. I skąd to się bierze? No oni w zasadzie reagują na wybór prezydenta Trumpa. Przez 60 milionów ludzi. Trzeba pamiętać, że Trumpa wybrało 60 milionów Amerykanów. No ale oni takie najbardziej wariackie, najbardziej jakieś nieprawdopodobne idee, no zaczynają przemawiać, opowiadać, no i wypowiadają się, no i pokazują te swoje idee w tym swoim wariactwie. No przypuszczalnie, jeżeli nie byłby to Trump, no to by troszeczkę inaczej się zachowywali. Dlaczego akurat Trump? No liberałowie, socjaliści, demokraci nienawidzili George'a Busha, nienawidzili syna ojca Busha i tak samo nienawidzili Reagana, ale teraz myśli tych socjalistów, tych niby postępowców, to jest to, że w zasadzie Trump, no to reprezentuje typowego republikanina. A kim jest typowy republikanin? No, typowy republikanin w oczach liberałów, no to jest konserwatysta, to jest chrześcijanin, to jest biały, to jest człowiek, który uważa Bóg, honor, ojczyzna, no to wszystko to jest dla liberałów obciach, tak? To jest wszystko obciach. No, mówią, że każdy z republikanów, no to jest kołtun, mieszczuch, ćwok nieumyty, niedoszkolony. No to są podobne te gadki, które KOD, wszyscy ci komuniści, ten Komitet Obrony Demokracji, cała ta lewica właśnie to nazywa tych wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No to właśnie w ten sam sposób w Ameryce przyzywają właśnie konserwatystów. No, można powiedzieć, czy PiS jest konserwatywny, czy nie, no to jest inna sprawa, no ale patrząc na lewą stronę, no to oni właśnie patrzą na tych ludzi bardziej od nich na prawo, jako na nieumytych ćwoków i chamów i tak dalej. No i w zasadzie to socjaliści, demokraci, liberałowie w ten sposób patrzą na Trumpa. Oni w ten sposób patrzą na konserwatystów. No i Trump w sumie to nie jest taki idealny konserwatysta, tak? Trump w sumie miał poglądy bardziej, był demokratą, no ale to wszyscy byli demokratami, powiedzmy wszyscy. No dużo ludzi demokraci Kennedy'ego, no to powiedzmy z lat 70., no to są dzisiejsi republikanie. Także to się wszystko po prostu przesunęło. Ty, co kiedyś byli demokraci, to dzisiaj są republikanie. A znaczy republikanie zostali demokratami, a demokraci są socjalistami. Także to się wszystko przesunęło. Ale w 2016 roku wybrano Trumpa, no bo on był jeszcze najbardziej z tych normalnych, z takich, nie był tym tak zwanym Rhino, Republican in name only. To troszeczkę się inaczej pisze niż Rhino jako nosorożec, ale Republican in name only, czyli wszyscy ci, którzy niby się deklarują, że są z prawej strony, a w zasadzie są centrowo albo lewo. No i Trump został wybrany, no ale jak zwykle przezywają go, że nie mają serca, że nie ma serca, że nie rozumie takich niuansów społecznych,
że jest zainteresowany tylko tym, żeby mu się biznes udawał. No to wszystko nie jest takie złe. No, dopowiadają mu, że jest arogancki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy te emocjonalne sprawy liberałów są przenoszone na całą resztę, republikanów. Coś podobnego też się stało z Nicholsonem w 72 roku. W 72 roku też jest Andy Warhol, czyli Warhol, Andy Warhol. W 79 roku, no to właśnie on zrobił taki plakat polityczny. No jak każdy socjalista, on w zasadzie przeciwko Nixonowi był. No i on usta tak na żółto pomalował Nixonowi. I tak się patrz, te oczy takie miał dosyć przebiegłe. I podpisał to głosuj na McGoverna, czyli na demokratę. No i tak samo było z Nixonem. Nixona też sporo tam republikanów nie wybrali. Demokraci przegrali, ale w oczach tych postępowych liberałów progresywnych też nienawidzili Nixona, no i starali się zrobić, co tylko można było, żeby wygrać. No i z Trumpem to jest to, że po 8 latach Obamy Ameryka się ocknęła, ekonomia się ocknęła. Za Obamy to wszystko było, zaczynało być jakieś siermiężne, zaczynało być socjalistyczne, te rozdawnictwo było coraz więcej, opodatkowania, także dużo kompanii w zasadzie spowalniało, starało się jakoś przetrzymać to wszystko. Obama to w sumie, on był dumny z tego, że ilość ludzi otrzymujących zasiłki się zwiększa. Teraz przy Trumpie to ilość pracowników się zwiększa. Także to jest normalna działalność prezydenta, żeby kraj się bogacił, żeby wszyscy wzrastali. Demokraci to po prostu uwielbiają rozdawać i oni nienawidzą po prostu ludzi, którzy robią biznesy, którzy zarabiają. No ale to nie jest takie ciężkie do zrozumienia, że jak ludzie zarabiają i mają pieniądze, no to są większe podatki, no bo większe podatki, większe wpływy z podatków nawet z mniejszymi stawkami. To jest to, co Reagan zrobił, kiedy on obniżył podatki w zasadzie, no to przychód czy wpływy do skarbu państwa po prostu się zwiększyły, bo suma summarum, jak ludzie więcej, jak biznesy zaczęły więcej, był ruch w interesie, no to przy mniejszych stawkach od większego ruchu większe były wpływy, no i na tym to wszystko polega. Socjaliści po prostu piłują ile tylko mogą stawki, a nie patrzą na ten ruch w interesie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można zasubskrybować. Można nacisnąć dzwoneczek dzyń na codzienne powiadomienia. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie, rozsyłajcie gdzie się da, na Facebooku, na Wykopach. I do następnego.